najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jak w każdą niedzielę witamy Państwa w programie Wieść to też Polska. Szanowni Państwo, stan sanitarno-epidemiologiczny hodowli i chowu zwierząt w Polsce to temat przewodni naszego dzisiejszego programu. Naszymi gośćmi są pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, szanowny państwa. Szczęść Boże, oraz pan Marek Miśko, reprezentujący ogólnie mówiąc przemysł futrzarski. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam państwa, witam pana redaktora. Panowie, będziemy mówili dużo o norkach, ale nie tylko o norkach, bo również o innych gatunkach zwierząt hodowlanych, które no, są ubijane zupełnie, można powiedzieć, no może nie chcę oceniać, są ubijane w dużych ilościach, a o tym dlaczego i czy konieczne to jest, to będą panowie mówić. Takie ogólne właśnie pytanie odnośnie naszego głównego tematu, tego stanu sanitarno-epidemiologicznego. Zwracam uwagę, że nie rozmawiamy z lekarzami weterynarii, ale rozmawiamy z praktykiem oraz z osobą, która śledzi po prostu ten temat od strony gospodarczej. Panie prezesie, stan sanitarno-epidemiologiczny w hodowli, chowie zwierząt w Polsce. Jak się to przedstawia? Mamy służby weterynaryjne i inne. No i mamy rolników, hodowców, którzy no czasami mają tą nieprzyjemność spotykania się z tymi służbami. Raz jest tak, że te służby pomogą i są potrzebne, a raz są tutaj kontrowersje co do tych działalności. Jak to wygląda? Szanowny panie redaktorze, no dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że niestety mimo tego, że hodowcy, niezależnie czy to zwierząt futerkowych, drobiu, bydła, czy też świń, mimo tego, że bardzo mocno przestrzegają wszystkich zasad bioasekuracji, które zostały przecież określone przez głównego lekarza weterynarii, jednak mimo wszystko zdarza się, że do ich gospodarstwa jakby przedostanie się wirus ASF-u, czy wirus ptasiej grypy, czy też COVID ostatnio na fermach norek. I niestety jest tak, że no, chciałbym powiedzieć, że nie wszystkie przepisy chyba jednak są dopasowane do realiów, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Otóż bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy na jednej fermie, na jednej hodowli wykrywany jest jakiś wirus, ubojowi podlegają inne gospodarstwa zupełnie zdrowe, wyłącznie dlatego, że znajdują się gdzieś w strefie potencjalnego zakażenia. Przykładem niech będzie chociażby, no to jest to samo niby gospodarstwo, ale to też pokazuje pewną chyba sytuację, nad którą należałoby się pochylić, którą być może, a nawet na pewno należałoby zmienić. Otóż, drogi panie redaktorze, szanowni państwo, kilka dni temu na jednej z ferm norek w województwie lubelskim pobrano próbki do badań właśnie od tych norek na obecność COVID-a. Okazało się, że w trzech sztukach wykryto tego COVID-a, natomiast ubojowi już musi podlegać całe stado. Jest to stado liczące ponad 30 tysięcy zdrowych zwierząt. Niestety nie ma możliwości pobrania raz jeszcze próbek, żeby upewnić się, czy faktycznie ten wirus występuje. Pobierane są raz i od razu następuje obligatoryjna decyzja o natychmiastowym wybiciu. A niestety, panie prezesie, a czy jest taka możliwość, aby hodowca po prostu no, nawet na swój koszt poprosił o ponowne zbadanie i wysłanie tego do innego laboratorium czy jakąś, no nie wiem, no po prostu taka zwyczajna zasada, że no to trochę jak przy ważeniu złota. Jeden i drugi widzi miarę i jeden i drugi może sprawdzić wagę. No niestety prosić może, ale te prośby według prawa muszą spełznąć na niczym, bowiem rozporządzenie wydane kilka miesięcy temu przez pana ministra rolnictwa nie przewiduje możliwości kolejnego badania zwierząt, przewiduje natychmiastowe ubicie, nawet jeśli to ubicie nie będzie słuszne. Dobrze, panie prezesie, a w takim razie, przepraszam, wejdę w słowo. A jak to wygląda? Czy to jest tak, że pobierana jest ta próba i ja jako gospodarz albo mój prawnik, tak, albo mój lekarz weterynarii, którego zatrudniam, jedzie tym samochodem z tymi próbkami do tego laboratorium i jest obecny przy tej analizie?
Nie. Przychodzi powiatowy lekarz w weterynarii, pobierane są próby, pakowane są do jakiegoś pojemnika, potem wysyłane są zazwyczaj po prostu kurierem do laboratorium. Czasami bywa też tak, że samochód powiatowego lekarza weterynarii jedzie do Puław, bowiem tylko w Puławach takie badania mogą nastąpić, ale proszę sobie wyobrazić, żeby na przykład z województwa zachodniopomorskiego jechał inspektor i osobiście zawoził do Puław na drugi koniec kraju takie próbki. Oczywiście to nie ma miejsca, jest to wysyłane kurierem. W żaden sposób nie można sprawdzić całkowicie przebiegu drogi, jaką musi pokonać właśnie ta próbka. No i niestety musimy opierać się na pewnym zaufaniu, ale zaufanie wszystko fajnie, ale powinno być lekko ograniczone z racji tego, że mówimy o ogromnych gospodarstwach, o ogromnych stratach, bardzo często nieszczęściu gospodarstw, gospodarzy, którzy na skutek być może błędnych wyników te właśnie gospodarstwa swoje będą musieli no, ubić. Panie prezesie, z choroby COVID-19 trzy osoby, które, no nie jest to informacja z internetu, tylko potaka, no, że tak powiem, z pierwszego źródła, no trzy osoby, w tym pielęgniarka, no objawy podobne do COVID-a, przyjeżdża zespół, pobiera wymaz, no ale że się znają, no to sobie jeszcze porozmawiali. No i za dwie godziny pani dzwoni do szpitala, jaki wynik? No mówi koleżanka w szpitalu, mówi, że pozytywny, no niestety. No ale jak pozytywny, jak Rafał zostawili w lodówce te wymazy? No więc zdarzają się pomyłki, tak? Zdarzają się po prostu pomyłki. No tak czasami bywa. Tylko, że tam chodzi o zdrowie i życie człowieka. Tu chodzi o życie, zdrowie zwierząt, ale też i o życie, zdrowie ludzi, jakby nie patrzeć. Panie redaktorze, oczywiście pomyłki mogą się zdarzać, ale nawet gdyby do tych pomyłek nie dochodziło i nawet gdyby kolejne próby potwierdziły występowanie tego COVID-a, no to ja nie rozumiem, dlaczego wybijamy całe stado, narażając gospodarza na ogromne straty, bowiem to jest bardzo istotne, temu gospodarzowi nie przysługuje absolutnie żadne odszkodowanie z budżetu państwa. Po prostu ten człowiek zostaje sam sobie. Proszę sobie wyobrazić, ferma, hodowla warta kilkanaście milionów złotych, człowiek z kredytami. W myśl właśnie rozporządzenia wszystkie te zwierzęta musi zneutralizować, zabić, po prostu zutylizować i zostaje tak naprawdę ze wszystkimi obciążeniami absolutnie sama. Przecież to nie jest jego wina, że taki wirus się pojawił. W momencie, kiedy ten hodowca, o którym mówimy, był szczepiony dwukrotnie szczepionką, jego ferma była zabezpieczona przed przedostaniem się w sposób należyty, wypełnił obowiązki i zalecenia głównego lekarza weterynarii, a ten wirus wciąż się przedostał. No to przecież to nie jest tego człowieka wina, że te zwierzęta są chore. Przecież, drodzy państwo, dlaczego nie stosować takich rozwiązań, jakie mają inne wszystkie w zasadzie kraje Unii Europejskiej, które dzisiaj obecnie hodują norki, jak na przykład Litwa, Łotwa, Portugalia, Hiszpania, które w momencie wykrycia COVID-a u norek na fermach poddaje kwarantannie te hodowle. Przecież tych norek się nie ubija, tam poddaje się kwarantannie. Tam te zwierzęta po prostu się obserwuje. No przecież ludzi też się leczy, ludzi też, że tak powiem kolokwialnie, no nie dobija się, tylko się po prostu leczy. Ja nie rozumiem, dlaczego w momencie, kiedy nie ma większych upadków na fermie, kiedy nic złego się nie dzieje, te zwierzęta poddawane są obligatoryjnej utylizacji, a temu hodowcy nie należą się absolutnie żadne odszkodowania, żadna pomoc. Ja uważam, że to rozporządzenie, to prawo, które obecnie jest stosowane, jest prawem wadliwym i krzywdzącym gospodarstwa, gospodarzy, przepraszam. I ja mam nadzieję i jestem pełen optymizmu, że pan minister rolnictwa przyjrzy się sprawie i to bardzo wadliwe rozporządzenie po prostu zmieni w taki sposób, żeby jednak służyło społeczeństwu, żeby jednak nie eliminowało gospodarzy i żeby faktycznie działało tak, jak ma działać, a nie tak, jak jest to dzisiaj, czyli tak naprawdę znajdujemy COVID-a, wybijamy zwierzęta, rolnika zostawiamy samego sobie na pastwę losu. No przecież to nie o to chodzi. No tak nie możemy traktować rolników i to prawo przecież ma służyć nam, obywatelom, nam Polakom, nam rolnikom, a nie im przeszkadzać. Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam do aktywności, do łączenia się z nami. Telefony będą widoczne na Państwa ekranach. Ja również je podam dla Polski Północnej 56 657 0011, dla południa naszej ojczyzny 56 657 0012, dla zagranicy również dwa numery telefonów 56 657 0013 lub z końcówką 14 oraz dla posiadaczy telefonów sieci w naszej rodzinie 536 600 300 536
36 600 400. Zapraszam serdecznie z tym samym pytaniem o ten stan sanitarno-epidemiologiczny hodowli i chowu zwierząt w Polsce do pana Marka Miśko, reprezentującego branżę futrzarską, ale pan, panie Marku, również no, jest redaktorem, tak? Pan też ten rynek zgłębia i te informacje pozyskuje. Ma pan kontakt z rolnikami. I jak pan postrzega tę sytuację? Ja postrzegam ją zgodnie z taką zasadą autopsji. Wczoraj, proszę państwa, mieliśmy, bo zresztą redaktor Ślusarski bardzo słusznie zauważył, w naszym studiu nie ma dzisiaj żadnego przedstawiciela weterynarii, lekarza weterynarii. Dlatego, że my nie rozmawiamy o molekułach, my nie mówimy o biologii, o chemii. My mówimy o dopasowaniu przepisów prawa, znalezienie takiego złotego środka pomiędzy nauką i pomiędzy praktyką. I wczoraj mieliśmy na przykład taką sytuację. Ja zakładam, że ona jest całkowicie przypadkowa. Jeżeli główny lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii z Wielkopolski dowie się, w jaki sposób działali na miejscu powiatowi lekarze weterynarii w tych miejscach, o których zaraz opowiem, to zwolni ich z pracy, podziękuję za współpracę i mam nadzieję, że ci ludzie nigdy pracy więcej w naszym kraju, w tej branży nie znajdą. Proszę państwa, wczoraj mieliśmy do czynienia z następującą sytuacją, jeżeli chodzi o zagłębie trzody chlewnej. W 11 gospodarstwach pojawili się lekarze weterynarii, którzy przekazali rolnikom informację, że muszą wybić wszystkie swoje zdrowe zwierzęta. Tylko dlatego, że te gospodarstwa znalazły się w strefie zapowietrzonej, która może w przyszłości wiązać się z tym, te gospodarstwa mogą się liczyć z tym, że zwierzęta zachorują. Więc może też dla słuchaczy, którzy, widzów naszych, którzy nie są rolnikami, a włączyli i oglądają nasz program, wytłumaczę, na czym polega proces zarabiania pieniędzy na wsi, bo nie wszyscy muszą przecież to wiedzieć. To nie jest, proszę państwa, tak, jak w mieście idziemy do pracy i co miesiąc otrzymujemy pensję. Jeden na poczcie, drugi jako lekarz, prawda? Wykonujemy usługę, otrzymujemy pieniądze. Na wsi trzeba zainwestować mnóstwo pieniędzy, aby móc odchować zwierzę. To są nasze pieniądze prywatne lub pieniądze wzięte z pożyczek, z kredytów w banku. Hodujemy to zwierzę, aby móc w ostateczności na nim zarobić, czyli w zależności od tego, jak kończy się cykl rozrodowy tego zwierzęcia, chowania tego zwierzęcia. W przypadku norek jest to kilka miesięcy, 9 miesięcy. W przypadku drobiu jest to znacznie krótszy czas. W przypadku trzody chlewnej trochę wydłużony, prawda? Każde zwierzę ma inną specyfikę. I teraz ci właściciele, polscy rolnicy z małych gospodarstw, mówimy tutaj o 11 gospodarstwach i łącznie 500 zwierzętach, otrzymują z dnia na dzień informację, że muszą wybić swoje zwierzęta co do nogi. Bo afrykański pomór świń. Załóżmy więc, że urzędnicy są w prawie, mają rację. Ja tu się nie sprzeczam. Być może jest taka specyfika naukowa, że jeżeli jest strefa zapowietrzona, to trzeba wybijać zdrowe zwierzęta, żeby... Chociaż osobiście w to nie wierzę. Natomiast co się dzieje tam na miejscu? Przychodzi lekarz weterynarii, mówi, że zabije rolnikowi jego roczną czy dwuletnią pracę i nie daje na to żadnego pokwitowania. To miało miejsce wczoraj w Wielkopolsce w wykonaniu powiatowych lekarzy weterynarii państwowych. No ja zakładam, że w cywilizowanym państwie prawa powinna nastąpić taka sytuacja, w której lekarz, który urzędowo musi podjąć zabicie zwierząt, przynosi protokół państwowy, spisuje protokół, waży zwierzęta, sprawdza ich masę, sprawdza ich wielkość, sprawdza ich wiek, wycenia te zwierzęta. Już nie mówię, że płaci na miejscu, bo tak to powinno się odbywać. I dopiero później przystępuje do urzędowej czynności. Tymczasem rolnicy, którzy byli tam na miejscu, usłyszeli, że lekarz wchodzi, zabija zwierzęta, a pan, panie Kazimierzu, zgłosi się do mnie w poniedziałek lub wtorek, to sobie napiszemy protokół, a ja panu zabiję teraz powiedzmy 100 świń o konkretnej wartości. Przecież miejmy świadomość tego, że ten rolnik to, co wyprodukował, zainwestował w to pieniądze, w tę trzodę chlewną, i tych pieniędzy już nie odzyska, nie zarobi tyle tych pieniędzy, zostanie przez kilka przynajmniej miesięcy aż do wypłaty bez odszkodowania, a nie wiadomo jaka ta wypłata będzie, bo przecież powiatowy lekarz weterynarii nawet nie chciał wyjąć długopisa, żeby zrobić protokół. No z tym mamy do czynienia w tych małych, wiejskich regionach, o których pies z kulawą nogą się nie upomni, dlatego że są poza Warszawą, poza dużymi miastami. I tylko dzięki niezależnym telewizjom, takim jak Telewizja Trwam, możemy o katastrofie tych ludzi opowiedzieć. I to było, jeżeli chodzi o trzodę chlewną wczoraj. Rolnicy zbuntowali się, cała wieś się zbiegła, zabroniła wybijania tych zwierząt.
Ja osobiście, jako publicysta, jako człowiek pracujący dla polskiego rolnictwa wiele lat, reprezentujący instytucje rolnicze, zwracam się z takim apelem, aby ministerstwo przyjrzało się tym rozporządzeniu. Czy rzeczywiście jest potrzeba wybijania zdrowych stad zwierząt? No, dlaczego nie robi się najpierw badań tych zwierząt, a dopiero później podejmuje kroki i działania? Przyjechał tam wóz, który miał zabrać te wybite zwierzęta. Rolnicy zaczęli to kręcić kamerami. Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy, więc każdy może udokumentować i przedstawić szerokiej publiczności, jakie działania są podejmowane w konkretnych przypadkach. I okazało się, że ten wóz, po pierwsze, ciężarowy, nie był przygotowany do przewozu martwych zwierząt. Miał dziury w pace, czyli ta krew, płyny, które ustrojowe pozostające po bitych zwierzętach, wydostawałyby się na zewnątrz. I do czego by to doprowadziło? Że ten samochód, przejeżdżając przez kolejne tereny niezagrożone ASF-em, wprowadziłby wirusa do tych konkretnych stref. No, jeżeli tak ma wyglądać opowiadanie o tym wielkim bezpieczeństwie sanitarnym, które panuje w państwie polskim, związane z weterynarią, to ja przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi natomiast o norki w bardzo krótkiej sprawie, to pan prezes powiedział, tak króciutko, pan prezes powiedział, że te zwierzęta będą podlegały ubojowi. Myślę, że na tym się skończy. Natomiast nie byłbym tego do końca taki pewien, dlatego że wszystkie związki hodowców zwierząt na futra w Polsce postanowiły powiedzieć basta i wytoczyły dwa działa. Pierwsze działo przeciwko takim rozporządzeniom. Pierwsze działo to jest takie, że od dwóch dni hodowcy zwierząt na futra w Polsce nie będą przyjmowali żadnych inspekcji sanitarnych, żadnych inspekcji weterynaryjnych w celu pobrania próbek na COVID. Ten stan rzeczy będzie trwał do tego czasu, aż do rozporządzenia nie zostaną wpisane zwierzęta futerkowe i nie zostanie wpisana kwarantanna wzorem innych krajów Unii Europejskiej. Nie ma zgody. Na przestrzeni ostatniego roku wydarzyło się tak wiele w kwestii COVID-a zwierzęcego, że nie ma już dzisiaj zgody na wybijanie stad, skoro po pierwsze jest szczepionka produkowana przez Amerykanów i przez Rosjan i po drugie, skoro ustalono, że zwierzęta na masową skalę nie zarażają oraz na masową skalę nie padają. I druga sprawa jest taka, że wszystkie trzy związki zgodziły się co do jednego, że wynajmiemy najlepszą w Polsce kancelarię adwokacką. Jeżeli na drugim etapie rozpoznawczym, czyli po naszym odwołaniu, nadal urzędnicy będą chcieli wybijać te zwierzęta, sprawę skierujemy poprzez najlepszych w Polsce adwokatów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w bardzo krótkim czasie wykażemy, że całe to rozporządzenie jest niekonstytucyjne. Sąd wtedy prawdopodobnie nakaże natychmiastową zmianę przepisów oraz naprawienie wyrządzonej krzywdy. To nie jest też tak, że my jako Polacy, rodacy, urzędników przecież, będziemy się poddawać nieludzkim przepisom i tracić majątki całego życia, dlatego że jeden z drugim urzędników jest pozbawiony sumienia i tak naprawdę nie nadąża nad tym, co dzieje się w biologii, w nauce, na świecie. Obecnie nie ma takiej potrzeby, aby wybijać zdrowe zwierzęta. Tym bardziej, że mamy już rok, od kiedy rozpoczęła się pandemia, prawda, jak dobrze pamiętam, no ponad już rok. 6 milionów norek w ubiegłym roku, 6 milionów norek w tym roku. Mówiono, że to jest takie straszne zagrożenie dla człowieka, że to jest tak straszne zagrożenie dla zwierząt. W takim razie, gdzie są upadki tych zwierząt, pytam. Skoro norki amerykańskie miały masowo umierać na koronawirusa, skoro miały masowo mutować tego wirusa w sobie i zarażać nim ludzi, pytam, gdzie są te setki i tysiące martwych hodowców norek, którzy codziennie przychodząc do swojej pracy, byliby przecież według tej teorii zarażani od tych norek, mutowałyby te wirusy, I wszyscy byśmy ponosili tego konsekwencje. Okazało się, że te naukowe zapewnienia były przedwczesne. Naukowcy też dopiero odnajdują się w tych wszystkich sytuacjach. Badają, gdzie jesteśmy, co się dzieje, potrzebują trochę czasu. Okazało się, że po pierwsze, jak norki amerykańskie chorują na koronawirusa, to wcale go nie mutują. Po drugie, w ciągu dwóch tygodni nabierają przeciwciał. A po trzecie, mamy szczepionki. Więc myślę, że rujnowanie ludziom życia, w tym przypadku gospodarstwa wartego za 17 milionów złotych, no etycznie nawet nie przystoi. Zabijanie zwierząt w przypadku Wielkopolski, ASF, tam chcą zabijać prośne maciory. Gdzie są ekolodzy? Kiedy ma być odstrzał sanitarny dzików, również do prośnych loch? No pytam, ekolodzy wychodzą, chodzą pod lufy myśliwym. Gdzie są teraz ekolodzy i dlaczego nie protestują, że urzędnicy państwowi chcą zabijać trzodę chlewną i maciory z 6 prosiętami w brzuchu? Bo oczywiście to oni uważają, że te prosięta to są dzieci, ale kiedy chodzi
o ludzkie płody, to już nie są dzieci, tylko embriony. No to jest taki zlewicowany świat, któremu ja się osobiście sprzeciwstawiam i mogę ponieść wszelkie tego konsekwencje, ale na pewno nie pozwolę na to, żeby ta zbrodnicza ideologia zagarnęła nasze myślenie, nasze myśli, nasze działanie. Będziemy walczyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponawiam zaproszenie do łączności telefonicznej. Ja zapraszam teraz na materiał filmowy, wypowiedź pana Jana Kiszczoka, pana prezydenta i szefa Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, byłego również ministra rolnictwa, obecnie posła. Zapraszam również na wypowiedź. Takie przypadki się zdarzają i możliwe, że będzie ich również więcej. Dlatego musi być opracowana metoda przeciwdziałania, które by zapobiegło zarówno zakażaniu zwierząt przez ludzi, bo to jest ta droga, jak również nie powodowało dramatu rolników, którzy zajmują się hodowlą norek. Ja przypomnę, że po chaotycznych decyzjach rządu duńskiego, kiedy pojawiła się choroba na kilku fermach w Jutlandii i podjęto decyzję o wybijaniu zwierząt, doszło do skandalu i kryzysu rządowego i podał się do dymisji minister rolnictwa. Stosuje się zarówno w Danii, jak i w innych krajach po prostu kwarantannę. Zamyka się gospodarstwo, izoluje się to gospodarstwo, obserwuje się zwierzęta. Ba, pojawiły się na świecie szczepionki zapobiegające tej chorobie. Również to wszystko należy stosować w Polsce, ale pojawia się kolejny problem, że Ministerstwo Rolnictwa nie chce stosować metod i Inspekcja Weterynaryjna, metod, które są w innych krajach, czyli izolowania tych gospodarstw i kwarantanny, decydując się na wybicie całych stad. Tak jak pan wspomniał, kilka sztuk zakażonych wybija się kilkadziesiąt tysięcy sztuk zwierząt. To jest coś niezrozumiałego. Jednocześnie w Polsce w przypadku chorób zwierzęcych, masywnych chorób zwierzęcych zwalczanych z urzędu, takich jak afrykański pomór świń, w przypadku trzody chlewnej grypa ptaków, w przypadku drobiu czy też chorób bydła, jeżeli jest to choroba w gospodarstwie niezawiniona przez rolnika, on dokonał odpowiedniej staranności w zakresie bioasekuracji i trzeba wybijać stada, to płaci się pełne odszkodowanie za te zwierzęta. Nie bardzo wiadomo, dlaczego Ministerstwo Rolnictwa nie chce uznać norek za zwierzęta tak jak każde inne. I od wielu miesięcy, pomimo próśb i wniosków kierowanych przez organizacje rolnicze, również przeze mnie, do ministra rolnictwa, jest milczenie. Nie ma wypłaty odszkodowania za chorobę, która przecież nie z winy rolnika trafiła do jego gospodarstwa. To musi być zmienione. Ja tego oczekuję od ministra rolnictwa. Rolnicy, niestety nauczeni pewnym doświadczeniem związanym z piątką dla zwierząt, sugerują, że jest to działanie celowe, że skoro nie udało się wyeliminować, zniszczyć hodowli zwierząt futerkowych w Polsce przy pomocy piątki dla zwierząt, to teraz tylnymi drzwiami próbuje się, strasząc społeczeństwo, mówiąc o zdrowiu publicznym, nakręcając atmosferę nienawiści wobec producentów zwierząt futerkowych, bo proszę zauważyć, wobec tej grupy rolników, która zajmuje się przecież legalnie, w zgodzie z prawem, hodowlą zwierząt futerkowych, nakręcono pewną atmosferę nienawiści, podejrzliwości, uważając, że oni są niemoralni, nieetyczni, że są wręcz jakąś zorganizowaną mafią, podobnie jak wszyscy, którzy ich wspierają, na przykład ja. To jest bardzo ważna część polskiego rolnictwa, nie tylko ze względu na dochody, które sprawia, które daje właścicielom, ale również na powiązania w rolnictwie, na zużywaną paszę, również na to, że norki są najbardziej ekologicznym sposobem utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, czyli tych, których ludzie nie chcą. W przypadku drobiu, wieprzowiny czy ryb, trzeba to w jakiś sposób zutylizować i jest alternatywa. Albo zjedzą to norki, dając jeszcze dochód, albo trzeba będzie to spalić w piecach, w zakładach utylizacyjnych. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że potężna niemiecka firma weszła kilka lat temu do Polski, przejmując znaczną część sektora utylizacyjnego, licząc na miliardowe coroczne dochody. Norki są
to najbardziej ekologicznym sposobem utylizacji, a nie zakłady utylizacyjne. To wszystko, co się dzieje, dzieje się ze szkodą dla państwa polskiego. Nie tylko ze szkodą dla rolników, również ze szkodą dla konsumentów. Bo jeżeli nie norki, tylko zakłady utylizacyjne będą te produkty uboczne, te odpadowe, których ludzie nie chcą z kurczaka czy z innych zwierząt zjadać, to musi wzrosnąć cena żywności. W przypadku samego drobiu będzie to około 1 miliarda złotych drożej będzie kosztowało mięso drobiowe. Jak można sobie pozwolić na tego typu nieodpowiedzialność w sytuacji wychodzenia z pandemii, biedy, spadku dochodów, kłopotów, jakie pandemia na całym świecie, również w Polsce wywołała? Jest to zjawisko absolutnie szkodliwe. Ja oczekuję, że minister rolnictwa, to jest jego obowiązek, szybko przeprowadzi nowelizację rozporządzenia, które uwzględnia również zwierzęta futerkowe przy odszkodowaniach takich jak dla innych gatunków zwierząt przy chorobach zwalczanych z urzędu, a również w przypadku ewentualnych kolejnych stad zwierząt futerkowych będą stosowane te same logiczne, zalecane przez inspekcje weterynaryjne na świecie zasady kwarantanny i leczenia, również przy pomocy szczepionek, a nie likwidacji całych stad. Filmowy. Panowie, może kilka słów odniesienia się do słów pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy prezydencie, byłego ministra rolnictwa. Może pan Szczepan Wójcik, panie prezesie? No, przede wszystkim bardzo dziękujemy jako rolnicy panu Ardanowskiemu za bardzo duże wsparcie. Tak naprawdę zawsze rolnicy mogli liczyć na ministra Ardanowskiego. To jest bardzo istotne w kontekście w ogóle tego, co się dzisiaj dzieje na wsi. Proszę zwrócić uwagę, że na wsi naprawdę ostatnim czasem są bardzo daleko idące niepokoje. Niepokoje, które tak naprawdę trwają od czasów piątki dla zwierząt. Niby na początku, kiedy wycofano się z tego bardzo szkodliwego pomysłu, z tego projektu, troszeczkę nastroje się uspokoiły, ale te nastroje znowu zaczynają coraz bardziej być uwypuklone, w sensie takim, że rolnicy po prostu powoli zaczynają mieć dosyć. Dosyć tego, jak mocno są atakowani, przedstawiani są wciąż jako barbarzyńcy, jako ludzie, którzy nic nie robią, tylko znęcają się nad zwierzętami. Próbuje się wprowadzać nowe ograniczenia na nas, na rolników, na hodowców, tym samym dając bardzo duże pole manewru, na przykład takiej Rosji, na przykład innym krajom ościennym, które przecież na takiej pseudotrosce o zwierzęta w Polsce czy w Unii Europejskiej po prostu zyskują. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się dzisiaj w Rosji. Dzisiaj Rosja bardzo mocno rozwija swoje hodowle. Dzisiaj to Rosja jest właśnie tym krajem, który najwięcej zyskuje na tego typu działaniach. Ja przypomnę, jakiś czas temu byłem w Rosji, gdzie przedstawiciel rządu rosyjskiego, ja już o tym mówiłem na antenie, ale myślę, że to jest na tyle istotne, że warto to przypomnieć, gdzie przedstawiciel rządu rosyjskiego oficjalnie, publicznie powiedział, że rząd rosyjski nadal będzie dopłacał po 50 euro do każdej sztuki stada zarodowego norki amerykańskiej po to, żeby rosyjscy hodowcy mogli przejąć ten rynek po Europie Zachodniej. No to jest dobitny przykład na to, że dzisiejsze działania, dzisiejsze bardzo szkodliwe rozporządzenia czy też prawo tak naprawdę nie sprzyja zwierzętom, nie sprzyja polskim rolnikom, a sprzyja tak naprawdę naszej konkurencji, na co naprawdę bardzo dzisiaj warto zwrócić szczególną uwagę. A więc sytuacja, która dzisiaj ma miejsce ze zwierzętami futerkowymi, z drobiem, ze świniami, to jest właśnie to, nad czym dzisiaj powinniśmy pracować wspólnie, razem z ministrem rolnictwa, razem z przedstawicielami, być może których pan minister wyznaczy. I ja liczę na to, naprawdę liczę i apeluję, że Ministerstwo Rolnictwa utworzy pewną grupę, gdzie będziemy mogli wspólnie rozmawiać, żeby te problemy faktycznie rozwiązywać. Bo ja myślę, że władza jest po to, żeby jednak pomagać, jednak rozmawiać. I ja liczę na to, że pan minister, myślę, że wsłucha się w nasz głos, zgodzi się na spotkanie i zgodzi się na to, żeby wysłuchać rolników, żeby szkodliwe rozporządzenia po prostu zmienić i żeby prawo wreszcie służyło rolnikom, a nie
służyło naszej konkurencji. Dziękuję. Panie Marku, do pana też pytanie. Jak wygląda możliwość obrony swojego stanowiska i zaprezentowania swoich racji w przestrzeni medialnej, mediów głównego nurtu, telewizji państwowych, prywatnych? Bo nie mówię tutaj o jakichś niszowych stronach internetowych z całym szacunkiem, tylko po prostu też poważne redakcje. Jak tutaj to wygląda? Bo czy jesteście przemilczani, czy też możecie mówić, czy jest tylko jednostronny przekaz? Jak to wygląda? Przeciętny widz, Polak, ma szansę dowiedzieć się o sytuacji na fermie w Lublinie, czy też w innych miejscach? Jak to wygląda i czego on się wtedy dowiaduje? Niczego się nie dowiaduję, ponieważ nie ma takiej możliwości. Jestem człowiekiem mediów od blisko 20 lat i powiem z całą odpowiedzialnością, że o sprawach rolniczych, jak tylko rozmawiam z rolnikami, rozmawiam z nimi codziennie, bo to jest moja też praca, oni dowiadują się o kwestiach rolniczych z telewizji Trwam i czasami z Radia Maryja, ale to głównie z serwisów informacyjnych, gdyż tam jakby nie ma audycji rolniczych, prawda, radiowych. Natomiast z telewizji Trwam dowiadują się o tym, co się dzieje w świecie rolnym, co się dzieje w Polsce, no i oczywiście z internetu. W dużych telewizjach te tematy w ogóle są nieporuszane. Ja na przykład państwu, skorzystając z okazji, powiem, co będzie się działo w najbliższy poniedziałek. I czego nie dowiecie się państwo z mediów głównego nurtu? Otóż w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie wszystkich ministrów rolnictwa Unii Europejskiej w Brukseli. Będzie to spotkanie jeszcze pod przewodnictwem tak zwanej prezydencji portugalskiej, czyli spotkanie będzie prowadziła pani minister rolnictwa z Portugalii. To się dzieje tuż przed tym, zanim Niemcy przejmą prezydencję na kolejne pół roku, bo to już lada moment, za kilka tygodni Niemcy będą sprawowali prezydencję w Unii Europejskiej. I na tym spotkaniu, proszę państwa, poza różnymi głupstwami, bo kiedy spojrzymy na agendę, to są głupstwa, o czym oni chcą tam rozmawiać, rzeczy kompletnie nieistotne, ale znajdują się dwa bardzo niebezpieczne punkty. Pierwszy punkt, który zaproponowali Niemcy, jest to wprowadzenie zakazu chowu klatkowego w całej Unii Europejskiej. Dlaczegoż Niemcy taki wniosek składają? Dlatego, że taki chów u siebie wyłączyli kilka lat temu. Gdzie taki chów odbywa się, jeżeli chodzi na przykład o drób w Europie najbardziej, gdzie jest najbardziej rozbudowany? W Polsce. Proszę państwa, chów klatkowy jaj, na przykład produkcja jaj z chowu klatkowego, tak powinienem powiedzieć, to jest 87% produkcji krajowej w Polsce. Niemcy tymczasem, kiedy jesteśmy liderem w tej produkcji, chcą zakazać hodowli klatkowej. Panie Marku, dokończymy ten wątek. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Halo, dzień dobry, panie redaktorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto do nas się dodzwonił? Ja, Mieczysława z województwa łódzkiego. Prosimy, pani Mieczysława. Panie redaktorze, przez wiele lat hodowałam świnki i nie tylko, bo wcześniej i bydełko. I miałam do czynienia z wszystkimi lekarzami, weterynarii z powiatowym. I w tej chwili jestem już na emeryturze i właśnie przeraża mnie ten temat tego wybijania tej trzody, bo teraz tu niedaleko od nas właśnie te ogniska tego ASF-u wykryli. Wybija się świnki, a dzisiaj na przykład w internecie wczoraj ogłosili, że dzisiaj będą przeszukiwać lasy zapadłymi dzikami. Do czego my dochodzimy? Świnie się wybije, chodzi się po lasach. Panie redaktorze i szanowna redakcjo, panowie, wszyscy goście, czy dzik, jak padnie, to on będzie leżał w lesie? Dzisiaj mamy zboża duże, kukurydze duże w pobliskim sąsiedztwie lasu i nie wiem, czy ta tyraliera pójdzie również przez te pola i będzie masakrować te uprawy. Tego ja nie rozumiem. No nie rozumiem, to mnie przeraża, bo na wybijanie nie ma pieniędzy, ale na takie przeszukiwania, no czy nawet na odstrzał się nie znajdzie, żeby tych dzików zmniejszyć tą populację, jeżeli to one roznoszą. I bardzo dziękuję
i życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję Pani Mieczysławo, z Panem Bogiem. Panie Marku, kończymy ten wątek właśnie. Jaką szansę macie, aby prezentować swoje po prostu racje, punkt widzenia? Jak to wygląda? No, więc redaktorze, tak rzekłem, żadnych oczywiście, rzecz jasna. Tutaj dowiadujemy się też, że w Łodzi jest dramatyczna sytuacja, a tylko się może odniosę tutaj do naszej pani, która zatelefonowała. Te przeszukiwania lasów będą z tego powodu, że najczęściej padłe dziki będą odnajdowane przy źródłach wody, przy wodopoju. Afrykański pomór świń jest tak absorbującą, tak niebezpieczną chorobą dla zwierząt, dla trzody chlewnej, dla świni domowej, dla dzikich świń, że one dostają wysokiej temperatury i zanim padną ze względu przede wszystkim na wysoką temperaturę, to szukają wody, aby się schłodzić, więc najczęściej będzie można te dziki odnajdować właśnie w tych miejscach, gdzie znajdują się wodopoje, źródła leśne, sadzawki itd., itd. Natomiast wracając do tej Unii Europejskiej, w której to się będzie wszystko jutro odbywało, już jutro, nikt o tym nie mówi, nikt nie alarmuje, więc proszę Państwa, mamy do czynienia jeszcze raz w wielkim skrócie. To przepraszam, że tak przerwę. To Panie Marku, no to ja rozumiem, bo dany minister w danych kwestiach decyduje, ale jest to zawsze uchwalane na posiedzeniu Rady Ministrów i dostaje taki minister zapewne instrukcje od premiera, bo nie wyobrażam sobie, żeby robił sobie, co sobie tam chce, prawda? To tak nie działa, bo to premier rządzi. Premier jest odpowiedzialny za cały rząd i za wszystkich ministrów. A tu słyszymy, że tak w sumie nikt o tym nie alarmuje, nic nie mówi, a tam chcą debatować nad zamknięciem wszelkiej hodowli zwierząt tak naprawdę, no bo, no, przepraszam, no, zwierząt się nie hoduje w lasach, ani nie wiem, tak tylko na polankach, no ja nie wiem, o czym oni tam chcą dyskutować. Panie redaktorze, od kiedy człowiek osiadł na danym terenie, a było to kilkadziesiąt tysięcy lat temu i przestał prowadzić koczowniczy tryb życia, tak powstało właśnie rolnictwo i przestaliśmy być myśliwymi, a staliśmy się rolnikami. I ja rozumiem, że to coraz bardziej precyzyjnymi. Natomiast mówi pan, że rządzi premier. Tak, w Polsce rządzi premier, natomiast w Unii Europejskiej rządzi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Niemcy rządzą w Unii Europejskiej i to nie jest przypadkiem, że minister do spraw rolnictwa niemiecki puści taki balon próbny, opowie, co on by chciał, jaką ma wizję świata i on sobie tak tylko przyszedł pogadać. Niemcy to jest niestety bardzo niebezpieczne i bardzo poważne państwo, które jest naszym wielkim przeciwnikiem. To nie jest przyjaźń, a jeżeli już ktoś by nawet chciał to tak nazywać, że jest to jakaś przyjaźń, to bardzo szorstka naprawdę. Niemcy są bezwzględni w swoich działaniach, jeżeli chodzi o gospodarkę. Nie mają żadnej litości, zresztą historia nas uczy, że Niemcy na litość mogą się bardzo rzadko kiedy powoływać. No jak oni mieli nawet nie tak wcale dawno, mieli normalnie fundusz do korupcji w Polsce. No, po prostu fundusz uchwalony mieli, żeby oni mogli w Polsce korumpować. No, to do czego to dochodzi? To... Od kiedy już korupcja stała się wielkim wstydem i nie można tego robić oficjalnie, to się po prostu finansuje w jakiś taki dziwny sposób organizacje pod stołem, najczęściej takie prozwierzęce, ekologiczne, one wiedzą już, co mają robić. Więc proszę Państwa, bardzo niebezpieczna sytuacja. Niemcy zaproponują jutro zakaz chowu klatkowego w całej Unii Europejskiej. Dziwnym zbiegiem okoliczności Niemcy w ogóle takiego chowu nie prowadzą. W Polsce ten chów, przede wszystkim jeżeli chodzi o produkcję jaj, trójek, ten chów dominuje. Druga sprawa i drugi punkt, który chcą poruszyć Niemcy oraz Austriacy i Holendrzy, ma to być wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra w całej Unii Europejskiej. I to w tym czasie, kiedy polskie hodowle na futra zajęły pierwsze światowe miejsce, utrzymały się na tym miejscu przez drugi rok, zyskujemy po 350% na cenie skór. Duńczycy się wycofali z rynku, mamy potężny popyt i podaż na bardzo niskim poziomie, dlatego że 20 milionów skór w jednym momencie z rynku zniknęło. Chińczycy, którzy najczęściej kupują te produkty, Turcy, którzy kupują te produkty, Grecy, którzy kupują produkty, kupują tych skór z nadwyżką, dlatego że boją się. Panie Marku, ale przepraszam, to Holendrzy to ci sami, którzy połowę swojego rolnictwa chcieli zamknąć? Dokładnie ci sami i ci sami, którzy przez ostatnie 20 lat dorobili się setek miliardów euro na hodowlach futerkowych. To była największa hodowla futerkowa na świecie. Wyprzedzali Duńczyków, byli najwięksi, najlepsi. Mają najwięcej trzody chlewnej. Holendrzy najwięcej trzody chlewnej mają też w polskich gospodarstwach. I wiedzą Państwo, kto zyskuje na utylizacji tych zwierząt?
I to trzeba powiedzieć wprost, bez względu na to, jakie będą konsekwencje, czy jadąc samochodem coś mi się stanie, czy nie, i ktoś to musi w końcu powiedzieć. Na utylizacji zyskują przede wszystkim Niemcy. Na utylizacji zdrowych zwierząt, zdrowych świń, które są upijane w setkach tysięcy w całym kraju, zyskują utylizacje niemieckie. Są to potężne pieniądze. Tak samo za utylizację innych zwierząt ze względu na choroby zyskują utylizacje niemieckie. No przepraszam, panie Marku, pan Krzysztof Ardanowski, pan poseł, mówił o tym, że ile tam było, że co najmniej miliard koszty wzrosną w produkcji drobiu, no to będą musiały być podniesione ceny drobiu. No oczywista sprawa, no przecież to samo z siebie się nie weźmie. Jeśli Holendrzy połowę swojego rolnictwa chcą zaorać... Ryby, panie redaktorze, w Polsce to jest 70 tysięcy ton każdego roku. No. Norki tyle zjadają. Samych ryb. Proszę zobaczyć, jakie to są skale, jakie to są pieniądze. Otóż to. I teraz tak, jeśli Holendrzy chcą, zaorali sobie połowę swojego rolnictwa, to samo chcą zrobić tak naprawdę w Polsce. Ja rozumiem, że chów przemysłowy zwierząt rzeźnych, tak, no on budzi też kontrowersje natury nie tyle etycznej, co zdrowotnej bardziej, tak, że to jest też, ale... No dobrze, to poczeka pan tylko chwileczkę, da mi pan dokończyć. Bo rozumiem, że trzeba iść w tą stronę bardziej ekologii i tak dalej, no ale to miejmy zastępnik. No jeśli zlikwidujemy, no to co my będziemy jeść? Ale panie redaktorze, dlatego zadałem to pytanie, pozwoliłem sobie wtrącić to pytanie. Kogo to irytuje? Holendrów irytują przemysłowe hodowle? Przecież Holendrzy mają największe hodowle przemysłowe w całej Ukrainie. Holendrzy i Duńczycy wykupują potężne połacie ziemi za setki milionów euro i stawiają tam potężne na Ukrainie wielkie fermy przemysłowe. Oni tutaj w Europie będą opowiadać farmazony, będą mówić, że oni są bardzo lewicowi, ekologiczni, że oni tutaj będą gospodarstwa promować w Polsce, będą promować skanseny, żeby budować. Proszę zobaczyć, co się dzieje na Ukrainie pod Kijowem. Gospodarstwa po 200 tysięcy świń pod Kijowem. A, jeszcze, a istnieje tam weterynaria, taka służba jak u nas i sanitarna? Znaczy, istnieje. No. Ukraińcy chcący teraz zarabiać pieniądze, chcący aspirować do Unii Europejskiej, chcący otrzymywać pieniądze z podatków od tych gospodarzy, od tych gospodarstw, od tych Duńczyków, Holendrów, z otwartymi rękami witają wszystkich europejskich rolników, którzy mają pieniądze na inwestycje. Ja tylko przestrzegam przed tym, żebyśmy naprawdę nie dali się zwariować i wmówić sobie, że jakiś Holender, Niemiec czy Duńczyk jest lepszy od polskiego rolnika. Wcale nie jest lepszy, może w latach 90., pod koniec lat 80. można było tak mówić, że do Bauera się jechało. Dzisiaj to, chociaż my nie mamy produkcji własnych ciągników, własnych maszyn na najlepszym światowym poziomie, bo w Polsce takiej produkcji po prostu nie ma, ale rolnictwa to się mogą wszyscy od nas uczyć i tutaj przyjeżdżać, jak to wygląda, jak powinno się to robić. Żaden Holender nas nie sprawa. Będzie pouczył. Panie Marku, odbieramy kolejne połączenie. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Witam, Damian z Lubelskiego. Ja mam takie pytanie. Prosimy, panie Damianie. Odnośnie uboju świń, pobieranie próbek. I jest coś takiego, sam wiem, jak to się robi. Jedzie się do gospodarstwa, pobiera się próbki świń. Na przykład na chorobę Aluśkiego. Hodowla ma 200 sztuk świń, łapie się dwie świnie. Od dwóch świń pobiera się próbki, rozlewa się na resztę i tak się robi badania. Jak to możliwe jest przykładowo, że jedzie się do fermy, ubija się świnie, tak, bo świnie są niby chore. Kto w ogóle sprawdza te próbki? No tak jak mówiliśmy, panie Damianie, no jadą do laboratorium. Ja bym zapytał Najwyższą Izbę Kontroli, kto sprawdza te próbki. Właśnie, bo to jest taka kwestia, która... Pan ma, panie Damianie, włączony odbiornik telewizyjny i panu to przeszkadza. Ja powiem panu tak. Te próbki są zrobione tak, jak to jest w sposób, który powiedziałem. Jedzie się do gospodarstwa, w gospodarstwie się wybiera zdrowe świnie, nie wybiera się macior, żeby nie zrzuciły miotu. I bierze się próbki od jednej, dwóch, trzech świń, rozlewa się na resztę. I w przypadku trefnym, jeżeli padnie na chorą sztukę, ma się próbki rozlane na większe stada. I w ten sposób po prostu niestety, ale tak to wygląda pobieranie próbek krwi od świń. Ci z inspekcji weterynaryjnej, często są to technicy, lekarze, nie pobierają próbek od wszystkich świń, tylko od wybiorczo kilku sztuk, które są później rozlewane na resztę. I w ten sposób łatwy, bo to jest kasa, jest od jednej próbki, jest tak robione.
No, to bardzo ciekawa informacja. Dziękuję, panie Damianie. Panie Marku, panie prezesie, świnie, drób, norki, trwa wybijanie tak naprawdę no, setek tysięcy zdrowych zwierząt. Gdzie i jak to się odbywa? Opowiedzmy o tym. No to jest, proszę państwa, etycznie skandaliczna sytuacja. Przede wszystkim od tego zacznijmy. Ja myślę, że pan prezes się zgodzi. Jak można doprowadzić do sytuacji, przecież wszyscy, którzy hodujemy zwierzęta, walczymy o zwierzęta, zajmujemy się zwierzętami w ten czy w inny sposób, chcielibyśmy, aby były one zdrowe. Nie tylko ze względu na to, że jest to nasz obowiązek jako utrzymujących te zwierzęta, jako właścicieli zwierząt, ale też dlatego, że to nam po prostu daje zyski. Jeżeli zwierzę będzie chore, będzie zysk mniejszy. Więc ja nie mogę sobie wyobrazić, jak jest to możliwe, że do dzisiaj nie szczepi się zwierząt, kiedy są szczepionki. Jak to jest możliwe, że wybija się zdrowe zwierzęta, które nie są zarażone, że ich nie pozwala nam się leczyć? Jeżeli dzisiaj nie pozwala nam urzędnik szczepić zwierząt na COVID-19, mówię o norkach amerykańskich, które miały tak strasznie tego koronawirusa roznosić, a go po prostu nie roznoszą, jak pokazał ostatni rok. Nic się dramatycznego nie wydarzyło. Duńczycy się wygłupili tym, co zrobili. Zlikwidowali swój potężny rynek, zabili 17 milionów zwierząt o wartości 19 miliardów koron, czyli 2,5 miliarda euro. Duńczycy się wygłupili, postąpili zbyt szybko. No tak, postąpili. Odbieramy kolejne połączenie. Prosimy, kto z nami jest, skąd halo? Dzień dobry. Prosimy, szczęść Boże. Kto do nas dzwoni? Szczęść Boże. Ja dzwonię z powiatu łosickiego. Pani imię? Ewa. Prosimy, pani Ewo. Chodzi o to, że w 2016 roku, kiedy w moim powiecie łosickim wystąpił ASF, dzięki rozważnej decyzji mazowieckiego lekarza weterynarii nie wybijano zdrowych świń w promieniu właśnie ognisk ASF-u. Skutkowało to tym, że nie było napięć społecznych, a ogniska ASF dzięki przestrzeganiu tych zasad, tak i higienie, nie rozniosły się na inne gospodarstwa. Dzięki temu możemy dalej produkować ze stratami oczywiście, bo to się nie dało, bo były pewne utrudnienia, bo strefy i problemy ze sprzedażą nie ominęło do nas, ale dzięki temu, mimo że zmniejszyło się pogłowie w powiecie, ale jakoś przetrwaliśmy. Natomiast w sąsiednim województwie lubelskim, w powiecie bialskim, niestety były napięcia, były wielkie emocje, postawiono znowu rolników i policję na barykadach wobec siebie, bo jeżeli chodzi o takie właśnie sytuacje, kiedy dochodzi do dużych emocji, gdzie rolnik jest karany kilka razy, bo raz, że jest zabijane zdrowe zwierzęta, dwa, nie wiadomo co z odszkodowaniem, przepraszam, trzy, nie wiadomo kiedy wznowi produkcję. To są emocje. I bardzo mi się nie podoba, że na przykład bardzo często z policją dochodzi do takich sytuacji, że stajemy w obronie naszych gospodarstw. Angażowana jest w to policja, a tak naprawdę można te sprawy inaczej rozwiązywać, tak jak to zrobiono właśnie w tym moim powiecie. Nie rozumiem tego, co się wczoraj wydarzyło w powiecie właśnie w województwie łódzkim, gdzie jest zagłębie trzody, a decyzja wybicia zdrowych zwierząt, no to jest po prostu bulwersująca. Tym bardziej, że ten rolnik, hodowca jest ukarany kilka razy, tak jak powiedziałam. Zapraszam osoby zainteresowane. 9 lipca będę miała sprawę w sądzie za to, że byłam na proteście w sprawie piątki dla zwierząt. W zasadzie jako jedyna kobieta z mojego powiatu mam być ukarana. Tak więc. Pani Ewa, a tak, gdzie ta rozprawa będzie? Kiedy? To będzie sąd rejonowy w Siedlcach. A z czyjego powództwa? Kto panią oskarża? Policja. Postawiono mi zarzut zorganizowania protestu za to, że ja po prostu staję w obronie rolników, kiedy widzę takie rzeczy, jak miały miejsce, czy
czy ta piątka dla zwierząt, której, tak jak powiedział były minister rolnictwa Ardanowski, nie zapomnimy o tym, że takie rzeczy miały miejsce, tak? Że jednego dnia raptem może się okazać, że już nie będziemy produkować. Pani Ewo, policja to powiatowa, wojewódzka, kto to? Powiatowa. W Łosicach. Z Łosic, tak? No rozumiemy. No pani Ewo, proszę zostawić swój telefon naszemu technikowi. Będę też chciał z panią porozmawiać po programie. Panie Marku, panie prezesie, no tutaj i dziękuję pani Ewo. Panie prezesie, no bardzo, no nie wiem, panowie niech to komentują. Panie redaktorze, szanowni państwo, to co teraz usłyszeliśmy jest delikatnie mówiąc bulwersujące. Rolnicy broniąc swojego dobytku, broniąc tego, na co pracowali wiele lat, kobieta, która miała czelność przeciwstawić się niesprawiedliwości, dzisiaj będzie napiętnowana za to, że broniła siebie, broniła innych. Proszę państwa, takiej pani należy się medal, należą się słowa uznania, a nie sprawa w sądzie. Na to nie możemy pozwolić. Jeśli dalej w taki sposób rolnicy będą traktowani, no ja nie chcę wróżyć źle, ale uważam, że to bardzo źle się skończy. Nie może tak być, drodzy państwo, że rolnicy tylko dlatego, że siebie bronią, tylko dlatego, że starają się być uczciwymi rolnikami, hodować zwierzęta, są napiętnowani. Proszę państwa, to jest kolejny przykład na to, że czasami urzędnicy to są porządni ludzie. Mówię czasami, bo bardzo często jest tak, że jak ktoś dostanie kawałek władzy, troszeczkę władzy, ulotnej władzy, ma wrażenie, że ta władza będzie trwała. Poniża bardzo często ludzi. Przychodzi właśnie z policją, żeby likwidować mu gospodarstwo. Ja się bardzo zastanawiam, co by zrobili powiatowi lekarze weterynarii, gdybyśmy to my rolnicy, ktoś przyszedł i odebrał wam wasze domy, wasz dorobek życia, zwolnił was z pracy i zostawił z kredytami. Chciałbym, drodzy urzędnicy, żebyście się postawili właśnie w takiej sytuacji, jakbyśmy to my wam odebrali wszystko. I mam nadzieję, że kiedyś sprawiedliwość dosięgnie tutaj wszystkich, bo to, co powiedziała tutaj pani Ewa, jest naprawdę czymś bulwersującym. Ja osobiście naprawdę bardzo mocno dotknęły mnie te słowa i mam nadzieję, że sąd, mam nadzieję, że władza zachowa się przyzwoicie i nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby rolnicy byli ukarani za to, że próbują siebie bronić. Pamiętajmy, drodzy rządzący, władza przychodzi i odchodzi, a my jesteśmy i my będziemy patrzeć i mam nadzieję taką, że naprawdę opamiętają się co niektórzy i zaczną zachowywać się po prostu najnormalniej w świecie porządnie, bo tak być nie może. Ja bym życzył sobie, żeby jednak prawo służyło rolnikom, żeby jednak powiatowi lekarze weterynarii zachowywali się jak ludzie. Ja też znam przykłady naprawdę bardzo porządnych powiatowych lekarzy weterynarii. No to jest oczywiste, że są też porządni lekarze weterynarii, to jasna sprawa. Odbieramy kolejne połączenie. Prosimy, kto z nami i skąd. Halo? Szczęść Boże, tutaj Roman z Wielkopolski. Szczęść Boże, witam, panie Romanie, prosimy. Witam serdecznie wszystkich tutaj państwa i przedmówców moich. Serdecznie ich pozdrawiam. Proszę państwa, dzwonię w takiej sprawie, bo sytuacja jest krytyczna w naszym rolnictwie odnośnie to, co się dzieje. Jeżeli wyszedł ASF i rolnicy stanowczo by powiedzieli nie, najpierw odstrzał dzików, sanitarny, totalna wojna z dzikami, jeżeli mają, o ile mają tą chorobę, a dopiero niech rolnicy potem robią bioasekurację, niech lekarze weterynarii potem wchodzą. Dzisiaj się robi z rolnikami to, co chcą. Niszczy się gospodarstwa, niszczy się całą politykę rolną. Tak Unia zrobiła na początku ze zakładami zbożowymi, zakładami, gdzie gorzelniami, huty, stocznie. Teraz kopalnie, a teraz jeszcze, aby został ten piękne nasze rolnictwo wielkopolskie, niszczy się. Nie ma sytuacji, żeby rolnik nie był gnębiony, niszczony na każdym kroku. I dzisiaj zostajemy sami, bez możliwości działania. Proszę państwa, tyle się zła dzieje. Gdzie są nasi posłowie? Gdzie są nasi senatorowie? Gdzie są europarlamentarzyści? Tworzą ustawy bez żadnej konsultacji z naszymi izbami rolniczymi, z naszymi związkami, różnymi stowarzyszeniami. Sąby stowarzyszenia się powołują nawet w Wielkopolsce, żeby można było się spotkać z jakimś ministrem albo odwołać strefę ASF. Jak można do tego dopuścić? Pytam się, gdzie oni są? My oglądamy, my czuwamy rolnicy, my bronimy tego kraju jeszcze,
ale jeżeli do tego stopnia dojdzie, przyjdą wybory, my pamiętamy, kto był za rolnikiem, kto nie był. Dzisiaj my padniemy, ale pamiętajcie, że rano się kiedyś obudzicie i nie będziecie mieli tego chleba. Naszego polskiego chleba, polskiej trzody chlewnej. Dziękuję, panie Romanie. Szczęść Boże. Jeszcze raz pozdrawiam. Szczęść Boże. Pozdrawiamy również. Szanowni państwo, zapraszam na kolejny materiał filmowy, który przedstawi to, jaka jest sytuacja na rynku, jak to wygląda również na rynku europejskim, jeśli chodzi o przemysł futrzarski. No, to, co tutaj już padło odnośnie tego, że inne państwa europejskie przenoszą swoje hodowle do Ukrainy, do innych państw poza Unią Europejską, a w Europie chcą zamykać. Już pamiętamy, jak nas Niemcy wyrolowali i Unia Europejska poprzez zmniejszenie produkcji cukru i zamknięcie kilku cukrowni, zmniejszenia areału plantacji buraka, no bo sami mają swoje plantacje w Ameryce Południowej, w Afryce i również tam mają też swoje hodowle, więc tu mogą żądać zamknięcia. No nie możemy się tak tutaj temu poddawać. Trzeba wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. Zapraszam właśnie dlatego na ten materiał filmowy. Szefowie największej aukcji skór naturalnych na świecie piszą pismo do premiera i ministra rolnictwa, gratulując polskim hodowcom zajęcia pierwszego miejsca na światowym rynku futer. Takiego wzrostu zainteresowania przemysłem futrzarskim nie było bowiem od blisko 30 lat. W dokumencie czytamy m.in. Szanowny panie ministrze, właśnie kończymy naszą czerwcową wyprzedaż, podczas której sprzedaliśmy asortyment w liczbie 3 900 000 sztuk. Łączna wartość sprzedaży podczas ostatnich 7 dni wyniosła 188 milionów euro, z czego większość stanowią skóry polskie. Tak wyglądał czerwiec. W maju, tylko w pierwszym tygodniu, asortyment futrzarski z Polski został wyprzedany w całości. Poinformował o tym Magnus Jun, dyrektor generalny helsińskiego domu aukcyjnego Sagafors. Właśnie w tym momencie trwa aukcja, na której tylko w ciągu ostatniego tygodnia sprzedaliśmy polskie futra o wartości około 50 milionów euro. Jestem szczęśliwy, że mogę prowadzić tę aukcję. Polska jest największym producentem futer na świecie. Wszyscy, którzy oglądacie nas w Polsce, powinniście być z tego dumni. Wykonujecie niesamowitą robotę, dzięki czemu jesteście na czele przemysłu futrzarskiego na świecie, co samo w sobie jest już niezwykłym osiągnięciem. Trzeba przyznać, że takiego obrotu spraw w przemyśle futrzarskim nikt się nie spodziewał. Ceny skór osiągają dziś wzrost nawet o 350%. Jak podają analitycy, takiego wiatru w żagle przemysł futrzarski nie dostał jeszcze nigdy. W górę poszybowały nie tylko ceny surowca, którym są w tym przypadku niewyprawione skóry, z kilkudziesięciu najbardziej popularnych typów umaszczenia, ale również ta gałąź przemysłu związana z wyprawianiem i barwieniem skór futerkowych. Wyniki najnowszego badania opublikowanego przez Puls Biznesu wskazują, że spośród 25 najmocniejszych branż przemysłowych Unii Europejskiej wyprawianie i barwienie skór futerkowych osiągnęły astronomiczny wręcz wzrost o 672,7%, zajmując tym samym trzecią pozycję zaraz po produkcji motocykli i wyrobów jubilerskich. Analitycy rynku dopatrują się skutków obecnej sytuacji w dwóch wydarzeniach, które miały miejsce w roku 2020. Po pierwsze, chodzi o pandemię koronawirusa. Kiedy pojawiły się pierwsze opracowania naukowe sugerujące, że norki amerykańskie mogą zarazić się wirusem od człowieka, a następnie mutować go w sobie, władze Danii zdecydowały o natychmiastowym sanitarnym wybiciu wszystkich 17 milionów zwierząt. Szybko okazało się, że była to jedna z najmniej odpowiedzialnych decyzji rządu premier Mette Frederiksen. Czas pokazał, że zagrożenie nie było aż tak poważne, jak początkowo zakładano. Duńscy hodowcy stracili wówczas cały dorobek swojego życia.
W mgnieniu oka, będąca dotychczas na pierwszym miejscu Dania, z dnia na dzień wypadła z rynku, a jej miejsce zajęła Polska. Rząd w Kopenhadze wycenił straty tamtejszych hodowców na 19 miliardów koron duńskich, czyli około 2,5 miliarda euro. Zniszczona została też największa i najbardziej licząca się na świecie aukcja skór naturalnych z siedzibą w Kopenhadze. To jednak nie wszystko. Decyzja o wybiciu zwierząt rezonowała również w polityce, w wyniku czego minister rolnictwa był zmuszony podać się do dymisji. Drugim elementem świadczącym o nagłej hoście na futrzarskim rynku jest rzecz jasna wzrost popytu i strach odbiorców, głównie chińskich, przed brakiem towaru na globalnych stokach. Likwidacja duńskich ferm to o 20 milionów skór rocznie mniej, a to oznacza, że większą część światowego popytu są w stanie zapewnić w tej chwili wyłącznie Polacy. Dziękuję za materiał filmowy. Tak więc widzicie Państwo, co się dzieje na świecie. Może nie wszystko, ale na pewno bardzo ważne i ciekawe informacje. Pytanie, czy nasi urzędnicy, politycy, dziennikarze po prostu wiedzą o tym i rozumieją to, co czynią. Panie prezesie, no można powiedzieć, medal zasłużony dla rolnictwa się tutaj należy. Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, trzecie miejsce po wyrobach jubilerskich i produkcji motocykli w Europie, no to chyba to mówi samo za siebie. Wzrost prawie ponad 600%. No, reprezentujemy naprawdę bardzo silną, bardzo istotną branżę gospodarki rolnej, już nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wiele razy powtarzaliśmy, że naprawdę produkujemy znakomitej jakości surowiec, najlepszy na świecie. I właśnie stąd biorą się te ataki. Ten materiał, który pokazywał właśnie, jak wyglądają aukcje, jak wyglądają te wyroby wszystkie, to właśnie pokazuje, jak ważnym jesteśmy ogniwem w produkcji rolnej i dlaczego te ataki właśnie na nas przybierają taką formę, tak mocno ta branża jest atakowana. A panie prezesie, ale czy Polacy rodacy, czy oni się mogą o tym dowiedzieć z innych mediów? Bo no, pytanie do pana po tym razem. Panie redaktorze, no przecież to jest oczywiste, że gdyby nie Telewizja Trwam i Radio Maryja, to już dawno tak naprawdę moglibyśmy mówić o nas w czasie przeszłym z racji tego, że nie mieli i nie mamy możliwości dotarcia do szerszej publiczności przez media mainstreamowe. Pamiętajmy, że ponad 87% rynku medialnego w Polsce to jest rynek przecież niemiecki, a to Niemcy najbardziej zyskują na tym, kiedy w Polsce tą branżę się zamknie. Media publiczne no, nie są zainteresowane tematem, natomiast wszystkie inne nie są polskie, a więc nie grają do naszej bramki, nie są tutaj z nami absolutnie. Jedynie właśnie media toruńskie, Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, to są media niezależne, media polskie, którym tak naprawdę zależy nie tylko na polskim rolnictwie, ale na Polsce jako takiej w ogóle. I to właśnie tutaj znaleźliśmy oparcie i możliwość przedstawienia swoich racji właśnie szerszej publiczności. Bo gdyby nie to, nikt po prostu by o nas nie wiedział. A jest o czym mówić, drodzy Państwo. Jest właśnie o czym mówić. Mamy czego bronić, absolutnie. Tak jak Niemcy bronią swoich samochodów, swoich Mercedesów, swoich Bentleyów, mają w Polsce swoje media, które właśnie wykorzystują do obrony swojego interesu gospodarczego, a przeciwko nam, to my mamy właśnie media toruńskie, którym właśnie należy też się ogromne wsparcie, bo ja nie wyobrażam sobie dzisiaj rolnictwa, gdyby właśnie te media i dziękuję bez panie możliwości prezesie, dotarcia za te słowa. Do... Odbieramy połączenie telefoniczne. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Halo? Tak, prosimy. No już mogę mówić? Tak, jest pan na antenie. Kto mówi? No to mój Kazimierz. Prosimy, panie Kazimierzu. I Karbowiak, zachodniopomorskie, Sarbinowo. Halo? Tak, jest pan już na antenie. Słyszymy pana, panie Kazimierzu. Prosimy. Ja mam taką sprawę, bo dzisiaj temat jest poruszany ASF-u i mam problem też taki, ponieważ
lekarz powiatowy na mój koszt podjął decyzję wybijania zdrowych świń. Mam w granicy tam powiedzmy 100 sztuk tej trzody chlewnej i problem jest taki, że na mój koszt kazał mi to wybić, ponieważ nie mam płotu, który Ardanowski nam obiecał, że nam da. Ardanowski obiecał nam, że na okna nam da, na drzwi nam da. I do dzisiaj weterynarz nie wydał pozytywnej opinii. Ircia, ty możesz tam i słuchać, bo ja tam jestem ponoć. No jest tak. Pan, panie Kazimierzu, prosimy kontynuować. To idź tam, słuchaj, a nie. Nakazał wybić mi te świnie wszystkie, lekarz powiatowy z myśli Boża, na swój koszt, bo nie zabezpieczony jest odpowiednio budynek przed ASF-em i nie mam płotu i zewnętrznego ogrodzenia. No, w związku z tym starałem się o płot, a taki płot to nie kosztuje ani 5 zł, ani 10 zł. Jak wyliczyli mi wykonawcy, żeby ten płot zrobić, to jest 100 tysięcy prawie złotych. 100 tysięcy złotych? Tak. Nie 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy, żeby budynek zabezpieczyć odpowiednio. Pan Ardanowski kiedyś obiecał te okna, co wspominałem, te drzwi piękne, żeby były porobione. No to też jest, był z tym problemem, bo problem był taki, że to tylko do końca roku można było realizować. I też nie, bo mnie pogonili z tej agencji modernizacji. Znaczy jak to pana pogonili? Co to się stało? No, pogonili, dlatego że stwierdzili, że ja do końca roku tego nie zrobię i nie wykonam. Nie wykonam, bo do końca roku musiało być rozliczone wymiana okien i wymiana drzwi. No ja mam to, co mam, ale to jest najgorsze, że... No a przepraszam, panie Kazimierzu, bo w takich sytuacjach zawsze warto dbać o to, żeby to było na piśmie. Ma pan to na piśmie, czy to tak ja na gębę? Ja mam to wszystko na piśmie. Że odmówili panu, tak, tych pieniędzy? Dostałem jeden mandat za to, że nie spełniał tej pięknej bioasekuracji. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie świnie chodziły na dworze, się trzymało... I to nikomu nic nie przeszkadzało. Teraz się robi bunkry. Bunkry. Siatki. No bunkry się robi dla tych świń. I tego. I dzisiaj mnie ciągają za to, że się znęcam nad zwierzakami. Po prokuratorach, po sądach. Płacę mandaty. Cały czas. Za decyzję wydaną, którą dostałem, powiem kiedy. No nie tak dawno, proszę państwa. Dostałem... W czerwcu muszę zapłacić panu doktorowi 68 zł. A dodatkowo, jeżeli nie wykonam tych zaleceń, co on mi tu każe, czyli wybicia wszystkich świń na swój koszt, 3000 zł. Sąd mi wymierzył karę 2000 zł. Z policją jeżdżą, robią cyrki ze mnie jak no. No, panie Kazimierzu, przepraszam, dziękuję za telefon. Panie Kazimierzu, dziękuję za telefon. I też poproszę, żeby pan zostawił swój numer telefonu u nas tu w redakcji. I tutaj kończymy nasz program. Panie Marku, no podobne sytuacje. To, co wy mówicie, potwierdzają telefony. Świnie, norki, drób. To wszystko jest eksterminowane, mimo tego, że te zwierzęta są zdrowe. A gdzie są spalane i przez kogo? Przez niemieckie utylizatorie, panie redaktorze. A kto za to płaci? Pan płaci, ja płacę, panie redaktorze. Jak to? Polacy zapłacą, Niemcy zarobią. Ja tylko chciałem powiedzieć urzędnikom na koniec, wszystkim, którzy podejmują takie decyzje, że rolnicy to już nie jest ciemna masa, mamy potężne kancelarie adwokackie i każdego z was będziemy do cywilnych sądów, do sądów administracyjnych ciągnąć, jeżeli tylko zagrozicie naszemu bezpieczeństwu, naszemu zdrowiu, naszym zwierzętom, naszym pieniądzom. Choćbyśmy do Strasburga mieli iść, to na pewno nie pozwolimy sobie, żeby współcześni urzędnicy, jak kasta, rasa panów, decydowała o tym, czy nasze rodziny mają żyć, czy nie. No, w jednej z wsi to rolnicy z widłami pogonili te inspekcje wszystkie. No, ja nie namawiam do tego, ale potem okazało się, że lekarze stwierdzili, no tak, macie rację, nie trzeba ubijać tam ileś naście kilometrów dalej zdrowych świn, no faktycznie. No, okazało się, że rozum przyszedł do głowy. Na koniec pan prezes, dosłownie parę sekund.
Tak, proszę Państwa, no dzisiaj mamy taką sytuację, że faktycznie urzędnicy powinni bardziej chyba przykładać się do wypełniania swoich obowiązków, ale nie nadużywać swojej władzy, bo tak jak pan Marek powiedział, dzisiaj na pewno nie będziemy się poddawali dyktatowi, nie będzie czegoś takiego, że urzędnik sobie przyjdzie i będzie decydował, czy możemy hodować, czy możemy dalej prowadzić gospodarstwa. Będziemy bardzo mocno dziękuję walczyć panie o to, prezesie. Żeby rolnictwo w Polsce cały czas trwało. Dziękuję panie prezesie, dziękuję panie Marku. Ciekawe, jakie instrukcje nasz minister dostał od premiera w sprawie spotkania z ministrami rolnictwa Unii Europejskiej w dniu jutrzejszym, w poniedziałek, no, w sprawie tych klatkowych. Zobaczymy. Ciekawa bardzo sprawa. Ja dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Życzę błogosławionej niedzieli. Z Panem Bogiem.